Prezydent Chorzowa odpowiada na zarzuty po wycince przy Parku Śląskim, do której doszło jeszcze za poprzedniego prezydenta. W swoim piśmie wskazuje, że teren, z którego w krótkim czasie zniknęło ponad tysiąc drzew, nie należy do parku. Na razie urząd nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości. Łukasz Kądziołka. Tak teren przy ulicy targowej wyglądał, gdy wybuchła pierwsza afera związana z planami spółki Green Park Silesia. Tak wygląda teraz po kwietniowej wycince. Przyroda powoli odradza się na nieruchomości przy Parku Śląskim, a sprawa wycinki 1265 drzew powraca. Chorzowski urząd odpowiedział na petycję Stowarzyszenia Nasz Park. Teren przedmiotowy nieruchomości nie leży w granicach obszaru Parku Śląskiego. Pozostaje współwłasnością osób fizycznych i leży w bliskim sąsiedztwie parku Śląskiego. Teren ten nie jest i nigdy nie był otuliną Parku Śląskiego. Pisze miasto. W petycji społecznicy zarzucali miastu, że nie wniosło sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru o wycińce bardzo dużej liczby drzew. To było jeszcze zanim władze w Chorzowie przejął obecny prezydent. Urząd już pod nowym kierownictwem tłumaczy, że katalog przesłanek Uzasadniający wniesienie sprzeciwu ma charakter zamknięty. Poza tym miasto przypomina, że w tej sprawie trwa postępowanie prokuratury rejonowej w Chorzowie. Przyjęliśmy ustne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożone przez zawiadomiącego, przesłuchaliśmy go w charakterze świadka i również innych świadków. Na tym etapie została zgromadzona dosłownie kilka dni temu dotarła do prokuratury dokumentacja z Urzędu Miasta i z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Ta dokumentacja jest dosyć obszerna, dlatego też będzie podlegała analizie przez prokuratora referentów i to ukierunkuje tak naprawdę dalsze postępowanie dowodowe w sprawie. Równolegle do postępowania przygotowawczego toczy się postępowanie administracyjne. Prokuratura złożyła sześć sprzeciwów do decyzji wydanych przez urzędników. Teraz urząd wznowił te postępowania. Działania prokuratury mają na celu sprawdzenie, czy w chorzowskim urzędzie doszło do tak zwanej milczącej zgody.